Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 3, w którym wchodzimy do poszukiwanego od początku gry Sardasa. No, quest się wypełnił. W ogóle szkielet mu sprząta wieżę. O. No siema. Siema, siema. Jesteś nareszcie. Xardas, przez cały czas mojej podróży mieszasz się do wojny. Czemu nie powiesz, o co chodzi? No dobrze. Od dawna pracuję nad realizacją pewnego planu. Od czasu, gdy byliśmy uwięzieni za tamtą barierą. Gdy przemówił do mnie Beliar, jakże wielkim sukcesem byłoby dla niego, gdybym stanął po jego stronie. Niegdyś najwspanialszy spośród magów ognia. Teraz sługa mrocznego boga. Udałem, że przyjmuję jego ofertę. Zesłaną mi przez Beliara wiedzę wykorzystałem jednak przeciwko niemu. Przygotowałem wszystko dla ciebie. To jednak długa opowieść. Gdy już dowiesz się o wszystkim, zrozumiesz, czemu tak trudno było mi podjąć decyzję bez ciebie. O czym ty mówisz? Od wieków toczy się wojna bogów. Wkrótce jednak dobiegnie końca. Inos jest bardzo osłabiony, a Beliar potężniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Mówisz o wyborze między Inosem a Beliarem. Wydaje mi się, że to jedyne możliwe opcje. A może istnieje jeszcze inna? Trzecia droga. Aby z niej skorzystać, musisz przynieść mi artefakty Adanosa. Gdzie mam szukać tych artefaktów? Szukają ich już orkowie. Sprzymierzyłem się z nimi. Wszystko, co znajdą, jest dostarczane do Geldern i tam przechowywane. Tamtejsi szamani badają każdą magię. Dawno temu opracowali plan. Pomów z nimi i zdobądź wszystkie posiadane przez nich informacje. Cóż w nich takiego specjalnego? Jest ich 5. 5 boskich artefaktów. Ich właścicielami byli pradawni. Zginęli. Mam jednak pewność, że artefakty wciąż istnieją. Każdy z nich daje swojemu właścicielowi wielką moc. Jednak wszystkie razem. Tak. Pomówimy o tym, gdy już je odnajdziesz. No i to cała rozmowa z tym Xardasem. No z tym Xardasem. Przyznam, że kiedy pierwszy raz go znalazłem, kiedy pierwszy raz przechodziłem tą grę, byłem naprawdę, nie wiem, zniesmaczony tym, że no, jakby od początku końca Gothica 2, kiedy na statku nam powiedział, że jest po stronie Beliara i no, przez połowę Gothica 3, kiedy już go szukaliśmy, dostajemy tylko krótki dialog między nim, a ja myślałem, że to będzie coś naprawdę... No, myślałem, że będzie coś... coś fajniejszego. Myślę, ale niestety takie, powiedzmy, żeby sobie suche informacje. No i jakby na to nie patrzeć, to w sumie to, po co przyszliśmy do Nordmaru, zostało już nie wiem, wypełnione. Ale nadszedł kres potężnych istot, albowiem taka była wola Adanosa. I Adanos zesłał połódź, a ta zmyła istoty z powierzchni ziemi. Okej. No bo w sumie jedynym celem, w którym musielibyśmy wejść do tego Nordmaru, no to jest znalezienie Xardasa. No, Xardasa znaleźliśmy, czyli tak naprawdę do innych klanów już nie musimy wchodzić w ogóle, żeby skończyć grę. No ale oczywiście do nich wejdę, no bo jakby nie. Miałem wam przy okazji pokazać ten kamień druidów w wilka. No. Więc będę groźny wilk.
Nie biegnij, biegnij. Makarena. Ach, te mięśnie pracują. Biegnij. Wtrz. W ogóle da się tak? Nie da się, szkoda. Tu, 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 tu. Atakuje jakoś? Tak atakuje. Wtrz. Dobra. Spokój. Dobra, no i to tyle, jeśli chodzi o wilka. Raczej mi się nie przyda do niczego. I dosyć szybko go oddamy jednemu z magów ognia w klasztorze. What the fuck? What the fuck? Dobra. W ogóle chcę trochę bliżej tą kamerę, okej. No i tak jak żeśmy usłyszeli od Xardasa, musimy się udać na pustynię po artefakty, no ale oczywiście zanim to zrobimy, odwiedzimy pozostałe klany jeszcze. Teleport do Xardasa wzięliśmy, więc jakby co jest spoko. W ogóle to najpierw do klanu Wilka oddamy te... te skóry od Hansona. A potem teleportacja do klanu Młota i idziemy do klanu Ognia. Już miałem tam być dwa odcinki temu, ale... Zamiast tego byliśmy u Xardasa i myślę jednak, że nie jesteście zawiedzeni. Mam tu skóry od Hansona. Ach, skóry wilków lodowych. Czekałem na nie. Poczekaj, mam tu coś dla ciebie. Mam kilka mikstur leczniczych i parę mikstur many. Dostaliśmy je handlując z klasztorem. No dobra, to akurat teraz weźmiemy sobie mikstury many. Chcę mikstur many. Dobrze. Leżą tu już tak długo. Nam się do niczego nie przydają. Okej. Okay. Mogą się przydać, ponieważ... Mogą się skończyć, czemu nie? A mikstury lecznicze to... Jest ich prawie 50, a i tak mamy z... skill leczenia, więc... Nie ma problemu, okej. Więc teleport jest do klanu Młota i lecimy. No co my nie lecimy? No biegniemy do klanu Młota. O jest. Dobra. Szkoda, że ta teleportacja jest tak daleko w sumie. Od wyjścia z tego klanu. Są gdzieś... Gdzie jest most? Tutaj, okej. Okay. Tego sobie to spadniemy. Jeszcze się wyleczymy. Pyk. Mapa. Mamy iść. Spróbuję tędy. Zaraz zobaczę na mapie. Nie mam pojęcia gdzie idę, ale chyba w tamtą stronę muszę iść. Tak mi się przynajmniej zdaje na pierwszy rzut oka. Dobra. Dobrze. W tą stronę? Nie, w tą stronę. Jakoś tak muszę iść, dobra. Kurde. Znowu będzie to gubienie się zanim dojdę do tego klanu. No ale klan ognia jest dosyć daleko, więc to będzie trochę długa podróż. Ale co to? Teraz jakiś tutaj w tą stronę, okej. O, siema goblin. Czarny. Przepraszam. Pyk. Coś jeszcze? O, w ogóle goblinski szan. W ogóle, czemu za szamanów jest 50 doświadczenia tylko? One są przecież, no nie wiem, kilka razy groźniejsze od czarnych goblinów, za które jest 100 doświadczenia, a za szamanów jest tylko 50. Trochę głupie. No dobra. Co ja tu mamy? Nic nie mamy.
zbrodniarza i trolla. O, no siemo. Mam odporność na choroby, prawda? Jak nie mam, to by było źle, jakbym nie trafił. Czy może nie byłoby źle, ale... Wolałbym jednak jej nie mieć. No, cześć. Pyk, 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 pyk. No, magia zabicia troll to jednak wysokie wyzwanie nie jest. Na razie. No dobra. O, tu jest chyba w ogóle jakiś obóz orków, tak mi się zdaje. No, bo tutaj jest ten. Tu są te ich namioty. Ale to ciekawe. No nic. Na razie ich zostawimy. Idziemy do klamy ognia. No, ogr. Siema. Ej, w ogóle co ty robisz? Wyłaź stamtąd. Nie buguj się, chcę cię zabić. No, mówię, że musiałem. Oż ty! Słaniaczek, kurde. Mogę go ten zastanować? O, mogę, to fajnie. Dobra. Masz coś fajnego? O, wino i wodę. więcej ogrowi do szczęścia nie potrzeba. Wino i woda. Dobra. A jakoś w tą stronę teraz, po tej ścieżce. Kolejny rozpruwacz. Rozpruwacz chyba nie mają sobie w oczy mięsa. Przez ten most. Potem przez ten... W ogóle z tą stronę idę chyba. Chociaż... Chyba muszę zejść tam na dół, tak mi się zdaje. Chyba. O, dwa są. Cześć, 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 cześć. Powiedzmy, że wiesz tak, że... Bo jak ja czasami układam zdania, to jest niemożliwe. O. W klanie ognia jest... Oż, kurde, nie wiem, czy zapisałem. Uff, fuck! Nie, to muszę sobie uzupełnić życie głos. W klanie ognia jest kapliczka i nosa, więc... Możemy się tam jakiś skill nauczyć. A kurde, jakbym nie spadł na ten kamień tylko na ziemię, no to myślę, że bym nie przeżył. Myślę, że miałem za mało życia, żeby jednak te... Żeby ten metr niżej spaść. Chociaż kto wie. Ale wolałbym nie ryzykować jednakowoż. Dobra. Tutaj jest jakiś posterunek orków. To chyba gdzieś tutaj będzie ta, o, tu jest jedna z... Tu w ogóle jest jedna z... To mnie atakuje. Tu jest jedna z grobowców. A, ci mnie atakuje. Jeden z grobowców, który będziemy musieli oczyścić, tak samo jak ten grobowiec Einara. Dla klanu ognia jest to quest. Tych grobowców jest tam chyba 5. Z czego jeden już chyba uwolniliśmy. Ale to później, w ogóle chcę do tego klanu dojść najpierw. Napiszę sobie. Ile nam zostało odcinka? No nic nam nie zostało odcinka. No dobra. No to w tym miejscu się z wami pożegnam. Klanologia nie została w sumie daleko tą dróżką i no, jesteśmy prawie. Tak więc trzymajcie się, na razie.